Automarket Centrum Spółka Cywilna Bajor i Przygoda oferuje samochody używane różnych marek, sprzedaż, komis i leasing. Zapraszamy na zakupy. Mielec, ulica Moniuszki 8, telefon 509 512 817. Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bsllubaczow.pl. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko, przed nami najnowsze wydanie naszego serwisu w obiektywie. Trasa przebiegająca po najpiękniejszej części wschodniego odcinka rowerowego szlaku Green Velow, atrakcje, zwiedzanie, konkursy i wiele nagród, a wreszcie trialowiec Krystian Herba i jego pokazy akrobatyki rowerowej. To wszystko czeka na uczestników drugiej edycji roztoczańskiego rajdu rowerowego szlakiem Green Velow już 28 maja, a zapisy na imprezę trwają. Podkarpacki odcinek trasy Green Velow biegnie od granicy z województwem lubelskim w miejscowości Podlesina przez Choryniec-Zdrój, Przemyśl, Dynów, Rzeszów, Łańcut, Leżańsk, Ulanów, aż do granicy z województwem świętokrzyskim w miejscowości Trześń. Trasa jest wyjątkowo malownicza na terenie powiatu lubaczowskiego. Przemierzając ją na rowerze, można wstąpić do cerkwi w Gorajcu, Łuszczy czy Radróżu, zobaczyć bunkry linii Mołotowa, a także dziedzictwo przyrodnicze, źródła rzeki Tanew, w rezerwacie Kobyle Jezioro i stanowisko geologiczno-archeologiczne, tak zwaną Świątynię Słońca. Na wschodni szlak Green Velow musimy popatrzeć przez pryzmat produktu turystycznego, który dość szybko został zbudowany. Skuteczna promocja sprawiła, że marka Green Velow jest rozpoznawalna nie tylko w Polsce, również w Europie. Na pewno ten produkt będzie dalej rozwijany i promowany chociażby przez taką imprezę jak drugi roztoczański rajd rowerowy. I na pewno ta atrakcja aktywnej turystyki będzie dobrze się sprzedawała w najbliższym sezonie i kolejnych. I na pewno przełoży się to na ożywienie turystyczne tego regionu. Natomiast w aspekcie technicznym jest to trasa o długości 80 km, która przebiega przez powiat lubaczowski. Jest w pełni oznakowana odpowiednimi tablicami, wyposażona w infrastrukturę rekreacyjną. Są to tak zwane miejsca obsługi rowerzystów, na których zlokalizowane są wiaty, ławki, stojaki, kosze. Tam rowerzyści mogą zatrzymać się, odpocząć, zjeść posiłek. Trzeba wspomnieć, że w obrębie osi szlaku wyodrębniono tak zwany korytarz szlaku Green Velow. To jest strefa do 20 km w jedną, w drugą stronę, gdzie udzielono rekomendacji lokalnym trasom rowerowym. I w przypadku tak zwanego korytarza lubaczowskiego 15 tras rowerowych uzyskało taką rekomendację Green Velow, których długość łącznie wynosi blisko 400 km. Jest to dodatkowa atrakcja, alternatywa dla głównego szlaku rowerowego. Także łącznie w strefie roztocza lubaczowskiego miłośnicy dwóch kółek mają do dyspozycji blisko 500 km atrakcyjnych, ciekawych tras rowerowych. W ramach projektu wybudowano i oznakowano ścieżki rowerowe, a także wytyczono i oznakowano trasy rowerowe na terenie pozamiejskim. Zbudowano także i zamontowano podstawową infrastrukturę towarzyszącą. Na trasie znajdują się parkingi dla rowerzystów, a także miejsca obsługi rowerzystów. Szlakiem Green Velow w powiecie lubaczowskim poprowadzi drugi roztoczański rajd rowerowy po Roztoczu Lubaczowskim, który wystartuje już 28 maja. Warunki uczestnictwa zawarte są w regulaminie rajdu, który jest dostępny na naszej stronie www.rajd.powiatlubaczowski.pl. Szczegółowa treść, która jest zawarta w regulaminie, powtarzana jest również na naszych stronach, tak jak na przykład Facebook, czy też na plakatach, które tutaj prezentujemy. Co czeka na uczestników, a mianowicie sama trasa to już jest ogromna atrakcja. Przygotowaliśmy na niej wiele przystanków, gdzie zaproszeni goście, prelegenci będą w sposób ciekawy, atrakcyjny opowiadać o naszym regionie. Ja chcę tylko przypomnieć, że trasa Green Velow, po której też będziemy się poruszać, to mówi się, że najpiękniejszy odcinek całości trasy Green Velow w Polsce, więc warto byłoby
chociażby z tego względu wziąć udział i przekonać się, czy tak faktycznie jest. Udało nam się, co uważamy też za nasz sukces organizacyjny, ściągnąć tak zwaną kapsułę Green Velo. Ja nic więcej nie powiem na ten temat, ale jest to rzecz bardzo, bardzo ciekawa. Przygotowaliśmy naprawdę sporo, zadbaliśmy też o uczestników, w sensie poczęstunku. Przewidujemy takie 3 posiłki, więc za 40 zł, które założyliśmy jako wpisowe, jest niezbyt dużym wydatkiem ze względu chociażby na przewidziane przez nas atrakcje. Ja powtarzam tutaj to słowo atrakcja bardzo często. Wydaje mi się ono najbardziej odpowiednie, najbardziej trafione, żeby oddać charakter naszego rajdu. Rajd wystartuje 28 maja o godzinie 10 z Lubaczowa. Jeszcze przed wyruszeniem wśród uczestników zostaną rozlosowane pierwsze pakiety z atrakcyjnymi gadżetami Green Velo. Na trasie rajdu, która obejmie m.in. Borową Górę, Radrusz, Choryniec-Zdrój, Stare Brusno czy Nowe Brusno, organizatorzy przewidzieli wiele konkursów, a na podsumowanie przejazdu kolejne nagrody niespodzianki. Finałowym punktem imprezy będzie pokaz akrobatyki rowerowej w wykonaniu polskiego trialowca Krystiana Herby. Pomysłodawca i współorganizator rajdu, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Bogdan Skibiński, jest przekonany, że 2016 rok na Roztoczu, w tym także w powiecie lubaczowskim, będzie należał do cyklistów. Co przyciąga turystów w ogóle na Roztocze, cyklistów, to sieć szlaków, która oplata wszystkie atrakcje tutaj się znajdujące. I zwiedzanie Roztocza z rowerowego siodełka stało się niezwykle popularne, gdyż w ciągu jednego dnia można zobaczyć wiele atrakcji, bo w końcu mamy tutaj wiele obszarów, Natura 2000, dwa parki krajobrazowe, wiele obiektów geoturystycznych, architekturę drewnianą. No i tak, aby w końcu wrócić i zregenerować siły w borowinowym uzdrowisku Choryniec-Zdrój. A dlaczego rower? Albowiem rower pomaga ludziom. Jazda na rowerze sprzyja zdrowiu, dobremu samopoczuciu, poprawia pracę serca, poprawia wydolność krążeniową i tak dalej. Dlatego tak ważne jest, aby promować kulturę rowerową w społeczeństwie. My po prostu chcemy, aby najzwyklej społeczeństwo pokochało rowery. We wtorek 19 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie 11 rodziców, którzy jako pierwsi złożyli kompletne wnioski w ramach rządowego programu pomocy 500+, z rąk burmistrza Krzysztofa Szpyta i posłanki PiS Anny Schmidt-Rodziewicz, odebrało decyzję o przyznaniu pomocy. Pieniądze powinny trafić na ich konta w ciągu kilku najbliższych dni. Burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt jest przekonany, że pieniądze, które otrzymają rodzice, będą wydane z korzyścią dla dzieci i dla samego miasta. My się cieszymy z tego programu, bo on, mam nadzieję, takie jest nasze przekonanie, takich lokalnych samorządów, będzie mocno oddziaływał na rynek lokalny. Myśmy tutaj wstępnie rozmawiali w gronie Was, przyszłych beneficjentów tego programu, że te pieniądze, one będą gdzieś wydane i nie przewidujemy, że wszystkie gdzieś tam ulecą sobie w świat, tylko one zostaną na miejscu, czyli trochę handlu, troszkę usług. Być może jakichś innych działań, które będą podejmowane. Obecna na spotkaniu posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz przypomniała z kolei najważniejsze założenia programu, ale przytoczyła też niepokojące dane, z których wynika, że Polaków wciąż ubywa. Coraz więcej osób emigruje za dobrymi zarobkami i jednocześnie rodzi się coraz mniej dzieci. Również dlatego, że koszty ich utrzymania stale rosną. Program powstał na bazie zatrważających danych, jakie wypłynęły właśnie z badań społecznych, z Ministerstwa m.in. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z badań, które mamy, wynika, że w 2050 roku będzie nas, mówię o obywatelach Polski, o Polakach, będzie nas w granicach 20 milionów zaledwie, czyli to jest połowa ludności
Polski jeszcze sprzed kilku lat. W tej chwili jest nas 30 kilka milionów, jeszcze do niedawna 40 milionów Polaków, obywateli polskich mieszkało na terenie kraju. Te dane w sposób drastyczny i bardzo niepokojący z punktu widzenia naszego interesu i państwa, i wszystkich obywateli, nas Polaków, pokazują, że drastycznie spada poziom dzietności w naszym państwie. Do tego spadku przyczynia się też emigracja zarobkowa, trudna sytuacja finansowa, z jaką boryka się wiele rodzin, a szczególnie to jest ściana wschodnia. To dlaczego z tego programu nie skorzysta każda rodzina? Otóż już tłumaczę, założenie programu to jest pierwszy rządowy, długofalowy, do tej pory takiego programu nie było, pierwszy długofalowy, zaplanowany naprawdę na lata program, który ma podnieść poziom dzietności, zachęcić polskie rodziny do posiadania większej ilości dzieci, bo my wiemy, i to wynika z badań społecznych, które były przeprowadzane, że tak naprawdę Polki chcą mieć dzieci, często marzą o rodzinach wielodzietnych, ale przeszkodą jest właśnie sytuacja finansowa rodziny. A jak informuje na swojej stronie internetowej Urząd Miasta Lubaczowa, w mieście przyjęto już około 400 wniosków, w tym 50 elektronicznie. Sekcja Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie dziennie przyjmuje około 30 wniosków. Dużym usprawnieniem w realizacji świadczeń jest fakt, że decyzje wydawane w tych sprawach są natychmiast wykonalne na mocy prawa. Oznacza to, że ośrodek będzie mógł szybciej przekazać świadczenia klientom. 42 zawodników w piątek, 15 kwietnia, rywalizowało w Oleszycach w trzeciej edycji turnieju szachowego. Główną nagrodą był Puchar Burmistrza. Turniej rozegrano w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II z Oleszyc, Szkoły Podstawowej ze Starych Oleszyc, Gimnazjum imienia Orła Białego z Oleszyc, a także uczniowie liceów i seniorzy z miasta i gminy Oleszyce. W kategorii juniorów młodszych, klas od 1 do 3 szkół podstawowych, zwyciężył Jakub Błasz z Oleszyc. W tej samej kategorii wśród juniorek zwyciężyła Katarzyna Kalińska ze Starych Oleszyc. W kategorii juniorów starszych, klas od 4 do 6 szkół podstawowych, pierwsze miejsce przypadło Marcinowi Mulińskiemu z Oleszyc. W kategorii juniorek klas od 4 do 6 zwyciężyła Natalia Dobosz z Oleszyc. W kategorii juniorów starszych gimnazja i licea zwyciężył Bartłomiej Romanowicz. W kategorii juniorek starszych zwyciężyła Julia Borowiec. A w kategorii seniorów główna nagroda trafiła do Stanisława Naroga. Nagrodzeni uczestnicy otrzymali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, a laureaci pierwszych miejsc także puchary burmistrza miasta i gminy Oleszyce. Nad przebiegiem turnieju czuwał sędzia główny Kazimierz Krzyżak. Organizatorem trzeciego turnieju był burmistrz miasta i gminy Oleszyce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach. W najbliższy piątek, 22 kwietnia, Zespół Szkół w Lubaczowie we współpracy z Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska przeprowadzi akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Osoby, które chcą się zarejestrować, muszą mieć ukończone 18 lat i ważyć co najmniej 50 kg. Do rejestracji będzie potrzebny dowód osobisty. Rejestracja w godzinach od 8.30 do 15.30 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lubaczowie. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie zaprasza na wieczór autorski Barbary Mazurkiewicz, promujący nowy tomik poezji autorki Przed świty z prądem Sołotwy. Spotkanie 22 kwietnia o 17 w wypożyczalni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie. Kresowa Osada i Gmina Lubaczów zaprasza na wiosenną giełdę ogrodniczo-zielarską w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej 24 kwietnia o godzinie 12. Podczas giełdy będzie można kupić kwiaty, krzewy, nasiona, narzędzia, produkty medycyny naturalnej, a także zasięgnąć porad ekspertów. Stoiska firmowe przygotują gospodarstwa szkółkarskie i ogrodnicze m.in. z Bolestraszyc, Albigowej, Oleszyc i innych. Odbędzie się również kiermasz produktów tradycyjnych i regionalnych, a występy dadzą Zespół Pieśni i Tańca Sieteszanie i Lubaczowie. Lubaczowska Kapela Podwórkowa. W giełdzie będzie towarzyszyła wystawa królików i drobiu ozdobnego. 5 czerwca odbędzie się już piąta biesiada piosenki partyzanckiej Przała się nad Tanwią. W biesiadzie mogą wziąć udział soliści, zespoły i chóry, a zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja. Szczegóły na stronie internetowej powiatu lubaczowskiego www.lubaczow.powiat.pl. Klub honorowych dawców krwi Ratownik z Choryńca Zdroju i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, oddział w Tomaszowie Lubelskim, zapraszają na kolejną akcję zbiórki krwi w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Choryńcu Zdroju w niedzielę 24 kwietnia, początek o godzinie 9. Podczas akcji będzie też można zapisać się do rejestru honorowych dawców szpiku kości. 29 kwietnia w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie odbędą się eliminacje powiatowe turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorami są Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie oraz burmistrz miasta i gminy Cieszanów. Nagrody fundują wójtowie i burmistrzowie lubaczowskich miast.
miast i gmin oraz Powiatowe Centrum Kultury. A patronat nad konkursem sprawuje starosta powiatu lubaczowskiego. Na dni otwarte zaprasza zespół szkół w Lubaczowie. W poniedziałek i wtorek 25 i 26 kwietnia od godziny 8.30. Sponsorem serwisu w Obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Firma Chemifarb Wiesław Nawrót w Lubaczowie oferuje panele podłogowe, wykładziny PCV i dywanowe, chodniki, tapety, dywany, rolety, karnisze, tanią ceramikę, a także farby renomowanych producentów, takie jak Decoral, Dulux, Tikurit, Beckers czy Bondex. Do wszystkich paneli podłogowych mata gratis. Do tego stałe promocje i rabaty do 40%. Zapraszamy! Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wszystkie informacje, które dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za kilka dni.